moving out the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold when the autumn Kotyniu kochana, dzień dobry. A gdzieś ty wyszła, kotyniu kochana? Kotyniu kochana, dzień dobry, dzień dobry. Ty się chcesz kawusi napić? Chcesz się napić kawusi, kotyniu? Dzień dobry, powiedz wszystkim. Ja już tutaj znowu psące, szpące. Co ty tam szukasz, kotyniu? Tam nie szukamy nic. Nic nie szukamy. A, patrzcie. Pomyślał i się naprawił. 11.21 to nie jest, tylko to jest już, powiedz, 6 rano. To jest 6 rano, nie jest 11.21. Trzeba przestawić tutaj zegarek. Tak, kotyniu? Powiedz wszystkim dzień dobry i idziemy odpalać komputer. Idziemy odpalać komputer, kotuniu? Idziemy odpalać? Komputery, kotyniu, powiedz dzień dobry wszystkim. Kotynia wam nie powie, więc ja wam mówię dzień dobry bardzo. Witamy się z wami serdecznie w nowym dniu, w nowym vlogusiu z kubkiem gorącej kawusi i zapraszamy na nowego vlogusia. Jeśli macie ochotę, zostawcie subskrypcję i kciuka za dół. Góry, a od razu wam pokażę moje nowe paznokcie. Powiem wam, że wyszły. Coraz lepiej mi wychodzą, coraz lepiej, nie są grube, są o cieniutkie, także tym razem bym powiedziała, że się już coraz bardziej udaje zrobić takie ładniejsze. Ładniejsze. No wiadomo, skórki są pokaleczone, ale jak to skórki? Okej, bo znowu wskoczyła mi na blat. Since I was a little child, every year for as long as I remember, all the leaves were running wild, going all the way until November. Turn the Dzień dobry, witam się z wami serdecznie w nowym dniu, w nowym vlogusiu. Tak usiłowałam sobie znaleźć odpowiednie kadry, bo wcześniej nagrywałam z innego miejsca, ale tak naprawdę to nie mogłam się skupić nad tym, co mówię tutaj do was, bo powstawał mi taki cień. Także przyniosłam się w inne miejsce i teraz mam cień w innym miejscu twarzy, bo wcześniej to miałam tak na oku i gdzieś mnie to wszystko rozpraszało, teraz mam cień na wysokości nosa, a to wszystko dlatego, bo słońce się odbija w szybie samochodu i tutaj właśnie powstał cień na mojej twarzy, ale to dosłownie ja tutaj przychodzę się tylko tak oficjalnie z wami przywitać i jakoś tak w miarę rozpocząć tego mojego vlogusia. Wczoraj było załatwianie spraw i ogarnięcie z młodszymi dziećmi, dzisiaj jadę ze starszym. Także dzisiaj będzie ogarnięcie i chwila czasu spędzona z Mateuszem. Tutaj też nie wiem, bo jakoś tak mam wrażenie, że bluzka jest jakaś taka wymięta, ale to może tylko właśnie tutaj tak to wszystko wygląda z powodu tego światła tutaj odbijającego się, bo jak tutaj tak spojrzę, to tak jakby nie było, tak szczególnie widać tych pionowych. A to też gdzieś mnie tutaj tak, powiem wam szczerze, że drażni, bo ja mam manię prasowania. Mimo że tego nie lubię, ale nie lubię, jak ubrania są wygniecione, bo gdzieś to wtedy tak wydaje mi się, że
niechlujnie wygląda. Także ja idę teraz jeszcze do lusterka zobaczyć się, jak tutaj wyglądam, i uciekam. Jadę właśnie tutaj ogarnąć z Mateuszem rzeczy. Przy okazji pojadę do tego Kauflandu zobaczyć te naboje do tego Soda Stream. O właśnie, a propos, to można by było w sumie sobie wziąć, bo nie wiem, czy to nie będzie na wymianę ten Soda Stream. I to jest właśnie dobrze, że tutaj do Was to powiedziałam. Od razu sobie zaliczę też Biedronkę i to będę miała już zaliczone. Później wracam do domu i ogarniam wszystkie domowe sprawy, gotowanie, sprzątanie i tak dalej, bo jutro, jak dobrze pójdzie, to nie dokończę. Nie dokończę, bo znowu zaraz mi nie wyjdzie. Także zapraszam na mojego vlogusia i lecimy z tym żyćkiem. Dawno nie pokazywałam Wam etapu budowy, więc już coraz większa jest ta galeryjka i ona ponoć ma być otwarta jakoś przed Bożym Narodzeniem. Wiem, że coś w okresie zimowym ma być otwarta tutaj ta galeria, gdzie ma być niby tutaj i action, więc zobaczymy. Na razie coraz większa powstaje, później idę jeszcze do Kauflandu, a teraz idę tutaj do CCC. Bardzo ładne kociołki do gotowania na ognisku w różnej wielkości. Ten na przykład kosztuje 400 zł. Ten duży taki kosztuje 649 zł. I mamy też takie mniejsze kociołki. Ciekawe to jest właśnie. Można by było tutaj robić takie danie z ziemniakami i z mięsem. Help me, help myself.
Jestem, wróciłam do domciu. Oczywiście Kawusia musiała wylecieć. Dopiero się teraz odzywam, bo wróciłam jakiś czas temu, ale musiałam jeszcze coś tutaj dokończyć bardzo ważnego na komputerze i teraz dopiero mogę tak na spokojnie przyjść i na spokojnie mogę sobie tutaj chwileczkę pogadać. Będzie oczywiście zaraz hol zakupowy, taki nieduży, zbiorczy. Zbiorczy hol zakupowy z kilku sklepów. Zdaję sobie z tego sprawę, że ostatnio jakoś tak sporo jest tych holi zakupowych. No ale czasami właśnie tak jest, szczególnie jak wychodzi się częściej do miasta ogarniać tutaj inne sprawy. To przy okazji właśnie tutaj też zachodzi się do jakiegoś sklepu. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba, bo jak nie ma potrzeby, no to wiadomo, że do tego sklepu nie chodzimy. Ku mojemu zaskoczeniu w CCC pojawiły się już takie botki, bardziej jesienno-zimowe i nawet kilka wpadło mi w oko. Jak będę już montować vlog, jak będę montować filmik, to zrobię adnotację mniej więcej, które tutaj botki wpadły mi w oko. Wpadły mi też w oko półbuty. Nawet dostałam zniżkę, muszę Wam powiedzieć, bo kupiłam chłopakom buty w CCC i dostałam zniżkę na kartę podarunkową. I tak się zastanawiam, czy jej nie wykorzystam, ale tak naprawdę, no wiecie, że ja mam tych butów bardzo dużo i na razie to się tak powstrzymałam, tak musiałam bardzo się powstrzymać, no bo ja nie ukrywam, że ja jestem butoholikiem i wpadły mi chyba w oko dwa rodzaje butów, takie kryte, bardzo kryte. To też Wam, nie te loksfery, chociaż te loksfery też, czy longsfery, to tak wiecie się nazywa, tak poprawnie to mam tam na końcu języka, ale nie wiem, czy ja to dobrze Wam powiedziałam, ale mniej więcej o co chodzi, to wiecie. I też Wam zrobię taką adnotację na ekranie, napiszę Wam, które buty mi się podobały, bo nie ukrywam, że ładne były, ale dzisiaj się powstrzymałam, stwierdziłam, że nie, dzisiaj wychodzę bez butów. I były też promocje na torebki, że jak kupiliście buty, to tam 20% taniej, ale ja z tego nie skorzystałam, tylko skorzystałam z tą drugą zniżkę, 50% taniej na drugą parę butów. Także będzie teraz taki miszmaszowy hol zakupowy z kilku sklepów. Dobra, może zacznę od tego, co ja tu mam. Barsz czerwony. Moje ukochane ostatnio kabanosy z wązarni, także jak tylko są w Biedronce, to ja od razu kupuję po dwie paczki, czasami cztery, jak ich nie mam w ogóle w lodówce, ale mam w lodówce, więc kupiłam sobie i jutro zabieram je ze sobą w drogę. Mam nadzieję, że nic tutaj takiego się nie wydarzy i jednak w tą drogę pojadę. I one są naprawdę przepyszne. Jak nie ma tych z Pikoka, to kupuję te. A tych z Pikoka nadal nie ma, bo w Lidlu też byłam. A w Lidlu byłam też dosłownie tylko po dwie rzeczy. Parówy też wzięłam razy dwa. Kupiłam te, już innych nie było, a w sumie to nawet i Mateusz sobie wziął te, więc ma te. Tutaj widzę, że jakiś taki pudding proteinowy też sobie wziął. On lubi te puddingi proteinowe. Ten kawowy, to nie wiem w sumie, czy mu smakował, ale tych kawowych to jest bardzo ciężko dostać. Kawa Dallmayr. Bo jak już tam wiecie, chociaż powiedzieli, że tydzień czasu trzeba czekać i można go przywieźć, więc w tym tygodniu to już na pewno nie, ale w przyszłym tygodniu mąż chyba go zabierze. Zabierze, niech go sprawdzą, wiecie, będę spała spokojnie, ale sobie dokupiłam jeszcze kawę ziarnistą Dallmayr, ona jest bardzo
smaczna, 5 na 10 intensywność. Ja jednak wolę takie łagodniejsze, te kawę. I ile ona ma tutaj tych ziareczek, bo już nie wiem, gdzieś się tutaj zagubiłam, ale w sumie to nie jest takie bardzo istotne, więc to, no 5 na 10, dobra, niech będzie 5 na 10, ziareczek nie widzę. Są też pomarańczowe, jeżeli lubicie takie intensywniejsze, to pomarańczowe. To było z Biedronki, co jeszcze było? A, z Biedronki były również te fruwity typu greckiego, bo nie mam jogurtu. Ostatnio jak byłam w mleczarni, to byłam święcie przekonana, że kupiłam sobie te jogurty, ale szukałam w lodówce i nie znalazłam, a szukałam, bo robiłyśmy sos czosnkowy. A do czego my żeśmy robiły ten sos czosnkowy? Nie przypomnę sobie w tej chwili. Serki waniliowe, bo już wyszły te z mleczarni, a dzisiaj nie miałam czasu jechać do mleczarni jeszcze za serkami waniliowymi. Zaraz będę robić jeść, obiad będę zaraz robić, więc to było z Biedronki. To nie jest z Biedronki, bo tak wiecie, po kolei. Standardowo dwa tostowe, więc to też musi być. Dwa razy olej, bo też był dzisiaj w dobrej cenie, więc wzięłam. Miałam nie kupować, ale niech sobie będzie olej, bo olej też czasami jest w domu potrzebny do czegoś. I jeszcze z Biedronki wzięłam winogrono, co prawda nie było takie piękne, ale coś tam wybrałam. Mam też u siebie na krzaczkach, więc będę korzystać też ze swojego. I mleko kupiłam dzisiaj i jeżeli chodzi o Biedronę, to jest już to wszystko. Jeżeli chodzi o Lidl, to w Lidlu tylko masło, bo dzisiaj było w promocji. Wczoraj było w Biedronce w promocji, ale zapomniałam o tym maśle. I kurki, bo też były dzisiaj z kuponem. Więc będzie kolejne danie kurkowe. Nie wiem jeszcze jakie, ale coś tam wymyślę. Więc to było z Biedronki. Jeżeli chodzi o Kaufland, to oczywiście przecież nie tak przeczytałam. Bo tam faktycznie było napisane, że promocja obejmuje 19 zł za soki do Soda Stream i można sobie kupić Soda Stream, chyba 269 zł, a naboi nie można luzem kupić, ale no już dobra, pojechałam, byłam w Kauflandzie i znalazłam coś innego, bo znalazłam papier do drukarki, bardzo przydatna rzecz, szczególnie jak się bardzo dużo drukuje, więc jest potrzebny i on jest po 10 zł był i wyhaczyłam butelki i te butelki wzięłam trzy ostatnie bidony, tylko w takich już kolorach zostały, czyli szary i dwa razy mięta. Te same butelki były w Lidlu po 19,99 i w Biedronce, jeżeli ja dobrze pamiętam, to były po 29,99, więc no cena dość spora, jeżeli chodzi o Biedronkę. A w Kaufie z kartą Kauflanda kupiłam dzisiaj za 11,99, dlatego od razu chwyciłam 3, niech tam będą. Każdy będzie miał swoją butelkę, a jak któreś nie będzie chciało, to będzie jedna w domu zapasowa. Pojemność 900 ml, także to są takie duże litrowe bidony i tutaj oczywiście robimy klik i nam się otwiera. Jest też dość duży ustnik. Tutaj można sobie przyczepić, czy to do roweru, czy to do plecaka, więc wydaje mi się, że butelka bardzo ładna. Ostatnio były w Biedronce, ale chyba jakieś inne kolory były, tak mi się wydaje. A dzisiaj to nie wiem, jakie były w tej Biedronce. A tamtych to już jak pojechałam później, to już ich nie było. Oczywiście trzeba umyć i tutaj też jest siteczko, więc można tutaj sobie nawet jakieś kostki lodu włożyć, nawet jakieś owoce, cytryna i to siteczko nam zatrzyma owoce, czy lód, czy imbir, czy nie wiem co tam, miętę, także można tutaj wszystko sobie włożyć, siteczko zatrzyma i bardzo fajne butle mam, bardzo fajne, może nawet miniaturka będzie, więc to było w Kauflandzie. I w Kauflandzie były też jabłka letnie, te jabłka polskie letnie, one się chyba tak nazywają poprawnie. Więc to, no i było też CCC i Pepco. Do Pepco poszłam po zakreślacze. Oczywiście wyszłam też z jeszcze jednym gadżetem, ale on dopiero będzie na jesieni, także teraz Wam nie pokażę. Tutaj mam jeszcze korektor, dokupiłam i jeszcze takie zakreślacze, bo to
było tutaj proszone, żebym to kupiła. I mam jeszcze buty. Wydaje mi się, że mogę Wam pokazać. A coś ja tu jeszcze mam? Co to jest? A, szczoteczka, no tak. Kupiłam sobie również szczoteczkę do obuwia. Też jest bardzo przydatny gadżet. Fajna, mięciutka, nawet i do takich zamszowych butów, żeby wyczyścić. I ona 13 zł w CCC. Antośkowi zwykłe tenisówy kupiłam takie, o, bez tutaj żadnych zdobień, zwykłe wsuwane. Zaraz muszę mu zmierzyć. A Mateusz też sobie wybrał buty, bo ja wolę, jak dzieciaki jadą same i same sobie buty wybierają. Mateusz sobie wybrał takie sportowe Adidasy. Proszę bardzo, także wydaje mi się, że teraz każde dziecko jest już gotowe do szkoły. I jeżeli chodzi o zakupy, to jest to już wszystko z dnia dzisiejszego. Pralka się wyłączyła. Także będzie można wywiesić pranie. No i tyle. Także ja teraz biorę się za robienie obiadu. Dzisiaj na obiad, tak jak Wam mówiłam, będzie wątwinka. Będą też ziemniaki z okrasą. Dawno takich nie było, a gdzieś jak pieliłam broki ostatnio, bo mam oczywiście świeże, nowe posiane. I one urosły. Jak je ostatnio pieliłam, to tak jak Wam mówiłam, w którymś z poprzednich blogusiów, chyba nie w tym ostatnim, wczorajszym, tylko w tym przedwczorajszym, tym ostatnim, to coś mi je podżera i stwierdziłam, żeby mi nie zażarło całkiem to coś, to muszę ugotować sobie botwinkę i dzisiaj będzie botwinka. Oczywiście z tym, bo ja to zawsze dodaję, do tego ziemniaki z okrasą i taki będzie obiad. A później jeszcze mam pojechać na maliny. Muszę też przygotować się na jutro, muszę pomyśleć, co jutro dzieciaki będą jeść, bo mnie nie będzie, chociaż to nie jest żaden problem, bo ewentualnie to pójdą do babci i babcia ich nakarmi, albo na odwrót, babcia przyjdzie tu, bo przecież wiadomo, że żeby tutaj właśnie później nie było, że dzieciaki zostają same, więc dzieciaki same nie zostają, tylko dzieciaki zawsze tutaj są pod czyjąś kontrolą i ktoś ich tutaj zawsze pilnuje, bo tutaj wiecie, różnie sobie później ludzie pomyślą, że o, pojechała matka i dzieci zostawiła, nie? Także nie, tak to nie jest. Wydaje mi się, że lepiej nawet i takich nastolatków to też jest jeszcze dobrze przypilnować, bo różnie tutaj, wiecie, może coś do głowy przyjść. Takie różne pomysły, a z własnego doświadczenia i z opowieści innych osób, to wiem swoje też, wiem swoje, ale no tutaj też nie można wszystkiego opowiedzieć. Dlatego właśnie ja wolę jednak mieć pieczę. Ja wolę wtedy być taka, wiecie, spokojna, że nic się nie dzieje. A jak nie wiem, co się dzieje, jak nie wiem, że nie mają tutaj jakiejś, tak jakby, nie wiem, pomocy, nie mają tutaj, wiecie, pieczy takiej nad sobą, to ja wtedy jestem niespokojna i moje myśli są tylko i wyłącznie w domu. Ja się wtedy nie mogę, tak wiecie, wyłączyć, tylko gdzieś zawsze myślę, co się dzieje w domu. Tak zawsze mam. I nawet muszę Wam powiedzieć, że nawet jak zwierzaki zostają w domu, to też gdzieś tutaj takie mam myśli, co one robią, czy jest wszystko ok. Bo, no wiecie, pies z kotem, to on też się różnie dogaduje. Dobra, koniec tej dyskusji. Później najwyżej sobie jeszcze pogadamy, a teraz pora brać się do roboty. Bo znowu nie wyjdę wcześniej z tej kuchni i znowu będę siedziała do nocy. Chociaż wczoraj szybko poszły. Szybko poszły wczoraj paznokcie. Tak jak Wam pokazywałam, to sobie zrobiłam. Są ładne, krótkie i wydaje mi się, że coraz ładniejsze.
nasz prywatny je... Julcia, no poświeć na tego Jezusia, przecież tutaj nikt nie widzi. Teraz po ciemku w końcu się udało, dlatego nie ma ślimaków, bo mam swojego prywatnego ślimakożercę. Super. I to tylko dzięki Julci, bo Julcia tutaj mało go nie rozdyprała. Także Julcia, ty uważaj na naszego Jezusia. Ciekawe, gdzie on mieszka, ale pewnie nie mieszka tutaj u nas na działce, tylko pewnie mieszka tam obok. Po sąsiedzku, bo gdzieś tam sobie spierdziela. Ty, Jezusiu nasz, nigdzie nie idź, o tutaj. Nigdzie nie idź. Wiedziałam, że gdzieś tutaj są Jezusie. Wiedziałam, tylko że wiecie. One wychodzą dopiero w nocy, także się udało. A u nas już, o, można powiedzieć, noc, 20 godzina i ciemno. A ja idę dalej gotować jutro, na jutro obiadus. You got someone new, I know it. But I will keep on denying. Yeah, yeah. Gotta keep my emotions running wild. Need someone to hold my horses. Yeah, 'cause I go fast, yeah, I go hard. Wanna find some peace, so I pray to God to find a way to fix it all. Godzina 21:30, a tutaj proszę bardzo, jeszcze jest gotowanie na ekranie. Malinki, udało się tylko tyle zebrać, troszeczkę więcej ich było, ale już zostały zjedzone, bo jak jest sezon, to trzeba korzystać. Dzisiaj tylko tyle, ale są duże ilości na krzakach, tylko kwestia teraz dojrzewania, także im więcej będzie słońca, deszczu też, bo wiadomo, żeby krzaki urosły, to potrzebują też i wody, i malinki będą, i będzie dżemas, a tutaj przygotowywana jest, można powiedzieć, nie wiem, kolacja i obiad na jutro, a tak dokładniej to zrobiłam Julci smak na ziemniaki z okrasą i stwierdziła, że to będzie jadła teraz na kolację, więc tutaj sobie smażę skwarki, słoninkę z cebulką. Tutaj, przepraszam bardzo,
Ugotowałam botwinkę i botwinka będzie na jutro na obiad. I do tego jeszcze są ziemniaki. I taka będzie Julii dzisiaj kolacja. Także zaraz do Was przyjdą i będą się z Wami żegnać. Posprzątałam sobie też blaty. To jest przykrywka do przykrycia tutaj tego garnka. Posprzątałam sobie blaty, także mam czyste. Tutaj muszę jeszcze przykryć, ale tutaj niech jeszcze dobrze wyschnie. I przydałoby się znowu coś upiec, żeby znowu były jakieś ciastka albo coś innego w tych słojach. Także blaty są posprzątane. Tamten kącik jest posprzątany. Nie lubię tego kącika, ale chwilowo jest jak jest. Także mam porządek. Jestem zadowolona. Okno odsłonięte. Wszyscy nas podglądają. O, jeden nas podgląda, drugi nas podgląda. Takie stwory, potwory z oczami. Ostatnio jak Wam przybliżyłam, to takie ślepia świecące tutaj się na nas patrzyły, ale te kropeczki też się nie patrzycie, bo muszą okna już umyć. Ogólnie to pasowałoby posprzątać znowu całą kuchnię, żeby była wysprzątana, a tam ktoś też jeszcze tutaj, o, i widzę, że będzie karmił melunię. A no i ten jeżuś nasz gdzieś tam spaceruje. Widać, Antosiu, widać i moje brudne okna też widać. Usiłuję znaleźć odpowiednie kadry, tak żeby Wam za dużo nie pokazać, bo później nie będziecie oglądać filmiku z metamorfozą, a tak naprawdę to opatrzyły mi się te kadry, których do tej pory nagrywałam pożegnanie. A odkąd jest, można powiedzieć, wyremontowana sypialnia, to bardzo polubiłam tutaj przesiadywać. Kotenieńka, co Ty tam robisz? Jucia, co ona ma? Ona ma jakieś kółko? Czy za czym ona biega? Naprawdę tutaj można dostać czasami kota, tego przysłowiowego. Jucia, tam pod ścianą coś leży. Co ona tam gania? Swój cień własny, prywatny. Podrapie mi ten. Nie, tutaj to łapie jakiegoś obaka, a tutaj gąbeczki. A, no proszę bardzo, no, gąbeczki z toaletki sobie księżniczka ściąga. Jucia, wiesz co? Weź ten taboret podsuń, proszę Cię, pod toaletkę. Dobra, ale to nic nie ma. Jak nic nie da? A, bo ona z podłogi wyskoczy. Muszę sobie kupić pojemnik taki, żeby mogła gąbeczki do makijażu chować do pojemniczka i żeby ona mi ich nie kradła, bo ona wszystko, co takie wiecie, miękkie jest, to ona wszystko kradnie. A tutaj już będziecie widzieć, że jest zielony kolor, ale dalej nie będziecie widzieć, więc dalej to jest jeszcze jedna, jeszcze jest wielka tajemnica. Filmik z metamorfozą, tak jak Wam mówiłam, będzie, ale będzie już po wszystkim, jak już tutaj wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, bo jeszcze dopięte na ostatni guzik nie jest. Jeszcze nie ma rolet w oknach, jeszcze muszę dopilnować męża, żeby przyczepił mi jednak ten karnisz i żeby okno tutaj nie wyglądało jak przysłowiowa dupa, bo ja tego nie lubię. Ja chyba się nigdy nie przyzwyczaję do tego, że nie będzie karniszy i nie będzie firan, zasłon w oknach. Ciężko mi jest się do tego wszystkiego przyzwyczaić, ale stwierdzam z przykrością, że kot niestety źle reaguje na zasłony i źle reaguje na firany, bo jemu się bardzo podobają i on by najchętniej po tych zasłonach i po firanach wspiął się na sam szczyt. Tutaj też jedna z Was pisała, że ciekawa jest, jak to będzie, jak stanie choinka, więc ja też jestem bardzo ciekawa, co to będzie, jak stanie choinka. Moja choinka jest wysoka, do samego sufitu. I na szczęście jest takie, że ja mam tylko i wyłącznie praktycznie same plastikowe pompki. A więc zobaczymy, jak kotenieńka będzie reagować na choinkę, bo to może być bardzo interesujące, bardzo. No dobra, ale w sumie to nie o sypialni, nie o kocie, tylko o pożegnaniu i o zakończeniu tego mojego filmiku. O, takie jakieś takie kadry nie bardzo, ale no tak jak Wam mówię, no nie chcę tutaj jeszcze
za bardzo pokazywać, jak to tutaj wygląda. Ja już się tak wykąpałam, już się tutaj wypielęgnowałam, no już sobie darowałam to nagrywanie tego mojego tutaj ogarnięcia facjaty w łazience, bo ile można się patrzeć w ten sam kadr co jakiś czas, a ostatnio to właśnie było dość często pożegnanie w łazience, dość często było pożegnanie przy mojej pielęgnacji wieczornej i już mi się to też opatrzyło, więc stwierdziłam, że dzisiaj zasiadam tutaj w sypialni. A im wcześniej tutaj zasiądę w sypialni, tym będę mogła sobie wcześniej i szybciej poczytać książkę, bo powiem Wam, że zaczęłam ją czytać. Tak za bardzo czasu to też na to czytanie nie mam, ale już przeczytałam kilka, tutaj można powiedzieć, stron, kilka rozdziałów i bardzo wciągnęła mnie ta książka. A jeden taki cytat, można powiedzieć, że tak troszeczkę mnie uspokoił, jest to cytat Mahatma Gandhi, który kiedyś powiedział: na świecie nie ma demonów poza tymi tkwiącymi w nas. I muszę się z tym zgodzić, bo chyba takimi największymi demonami to jesteśmy my sami dla siebie, sami ludzie potrafią właśnie tutaj być jeden dla drugiego takim demonem. Niekoniecznie takie, wiecie, demony spoza światów, więc no tutaj może i faktycznie nie ma się tak za bardzo czego bać, chociaż tak jak to czytałam od Dorci z komentarza, że ona ma podobną tutaj tą wyobraźnię do mojej, ja też, dlatego właśnie tutaj muszą być jakieś rolety na pewno. Ale muszą też być jakieś tutaj jeszcze zasłony, żeby te okna nie były takie, wiecie, ciemne. Bo jak jest tak ciemno, to ja naprawdę, moja wyobraźnia tutaj potrafi bujać w obłokach. Więc to. Ale tak naprawdę to recenzji na razie nie będzie. Wiadomo, recenzja będzie dopiero jak przeczytam książkę całą. I tak troszeczkę tutaj zastanawiam się, czy nie zakreślać sobie, bo naprawdę niektóre fragmenty są bardzo interesujące, bardzo niektóre są inspirujące. Nawet chciałam tutaj Wam coś znaleźć, ale nie mam pozakreślane. Ja ogólnie nie lubię mazać w książkach. Nigdy tego nie robiłam, nigdy nie mazałam w książkach, nigdy nic nie zakreślałam i ciężko mi jest tutaj tak jakby teraz też właśnie zakreślać, dlatego no zobaczę. Może jednak się przekonam, bo te książki to na pewno nie sprzedam, bo uważam, że tutaj moja młodzież, moje dzieciaki też powinny tą książkę przeczytać, bo to nie jest tylko taka książka dla starszych osób, ale raczej dla wszystkich, żeby tutaj tak troszeczkę może zmienić nastawienie do świata, do życia, do pieniędzy i do swojej własnej osoby. A jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tak jak żeście widzieli, byłam w mieście, załatwiłam to, co miałam załatwić. Jednej sprawy tylko nie załatwiłam, ale żeśmy się z Mateuszem już zapisali, więc będzie też załatwiona na dniach. Później wróciłam do domu, ugotowałam obiad, tak jak widzieliście, i po pierwsze to było mięso z kurczaka z warzywami i ze sosem, tak na prędce. A później ugotowałam botwinkę i do tego jeszcze ziemniaki. Oczywiście dzieciaki jeszcze zjadły. I Julcia zjadła tą botwinkę z ziemniakami i z tłuszczem. Nie wiem. I Antoś też, ale widać, że naprawdę im smakowało, bo zjedli z wielkim apetytem. Także na jutro obiad będą mieć botwinkę. Ziemniaki to jest żadna filozofia, żeby sobie tutaj obrać i ugotować. Tak jak Wam wspomniałam, babcia będzie miała ich jutro w swojej pieczy i jak nie będą chcieli ziemniaków, to sobie usmażą naleśniki. Już potrafią gotować. Widzę, że coraz chętniej biorą czynny udział w gotowaniu, coraz biorą chętniej udział w sprzątaniu, więc na pewno nie zginą. I w sumie to dobrze, bo najwyższa pora, żeby tutaj też zaczęli troszeczkę bardziej tak uczyć się takiego bardziej dorosłego życia. Nie tylko, wiecie, Julii, ale też Jantosiek.
Też i Mateusz. No Mateusz to jest najstarszy, więc on powinien, ale gdzieś tak się, nie wiem, utarło. Nie wiem, czy u Was też, ale nie, bo u Was to nie raczej. Bo wiem, że Wasi chłopcy też biorą czynny udział w gotowaniu. Moi dopiero zaczynają tutaj interesować się kuchnią, zaczynają gotować, także mogę być spokojna, bo czy to Julcia, czy to chłopaki nie zginą i tutaj mogę spokojnie też ogarniać swoje własne takie prywatne, można to powiedzieć, sprawy, a nie tylko, wiecie, dzieci, dom i tak dalej. Także to jest wielki plus, a później to wszystko, to też doskonale wiecie, że zaprocentuje już w dorosłym ich życiu. Także najwyższa pora tutaj odcinać pępowinę, prawda? No i chyba tyle, bo byliśmy też na malinach, także malin troszeczkę żeśmy urwali i teraz będę rwała w kolejnym dniu. Nie jutro, ale w kolejnym dniu będę urwała. Mam nadzieję, że nie oblecą wszystkie maliny i uda mi się je oberwać i będzie dżemas. Będzie pyszny dżemas. A dzisiaj już kończę. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że komentujecie, że lajkujecie. Proszę oczywiście o tego kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!